Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. W 2007 roku akta związane z działalnością Komisji Edukacji Narodowej pod nazwą Educazione Nazionale zostały wpisane na światową listę UNESCO Pamięć Świata. W zbiorach PAU i PAN znajduje się 5 tomów tej magistratury. Jest to materiał bardzo przemieszany, sprawiający wręcz wrażenie, że wytrzepano zawartość szuflad akt, które powstały w trakcie działalności tej komisji i zostały oprawione przez introligatora. Liczą w sumie 1606 kart zapisanych w tym mapy. Bardzo ciekawe, które obrazują rozmieszczenie szkół w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Znajdują się tam także listy pisane przez jezuitów do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wszelka inna korespondencja, materiały sądowe, materiały ekonomiczne związane z przejmowaniem dóbr jezuickich na skarb państwa i wiele innych ciekawych materiałów. Okulniki, projekty, protokoły z posiedzeń wspólnych z Komisją Rozdawniczą, Koronną i Litewską, która miała administrować dobrami pozostawionymi po jezuitach, wydzierżawieniu ich, przetopieniu sreber na monety na przykład i całą administracją szkolnictwa. Materiały Komisji Edukacji Narodowej mają olbrzymie znaczenie dla naukowców, dla historyków, dla badaczy innych specjalności. Obrazują trudne początki powstawania rządowej, państwowej magistratury, która powstała na gruzach zakonu jezuitów. Jezuici na ziemiach Polski zajmowali się w głównej mierze nauczaniem, konkurując w tym z zakonem PR-ów. A liście okazało się po latach, że nauczanie jezuickie w epoce oświecenia nie spełnia wymogów nowoczesności. Mianowicie nauczano przede wszystkim teologii katolickiej, nauczano w języku łacińskim i kładziono nacisk na nauczanie języka łacińskiego. Komisja Edukacji Narodowej powstała 14 października 1773 roku. Powstała na mocy decyzji Sejmu na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Początki były bardzo trudne, ponieważ wyłania się cały obraz targów, nieporozumień, kłótni, wiadomości o malwersacjach, wiadomości o kradzieżach wręcz. Faktem jest, że pierwszy szef tej magistratury, biskup Wileński-Masalski, po 3 latach stracił stanowisko, ponieważ obliczono, że nakradł 300 tysięcy złotych polskich. Ale wiadomo, że wszystko, co jest pierwsze, spotyka się z dużymi trudnościami, a potem wychodzi coś zupełnie dobrego. A te materiały są nie do przecenienia. Świadczą o codzienności, o działalności administracyjnej Komisji Edukacji Narodowej i Komisji Rozdawniczych Koronnej i Litewskiej, które majątek jezuicki rozdysponowały. Szanowni Państwo, zostawiam Państwa z pytaniem, co stało się z tysiącami polskich jezuitów, którzy stracili podstawy bytu, podstawy bezpieczeństwa po powstaniu Komisji Edukacji Narodowej. Co człowiek, to historia i warto nad tym się zastanowić i tą sprawę zbadać. Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie pauart.pl.